Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki, czas na rozdawajkę, czyli 27 na moim kanale. No, sporo gierek już rozdałem i teraz tak, na 26 rozdawajce mamy 121 wyświetleń, mamy 15 lajków w górę i 22 komentarze, bardzo fajnie. Miło by było, co prawda, gdyby każdy komentujący dawał lajka, bo wtedy statystyki mi po prostu idą do góry, ale oczywiście to nie jest wymagane, tak jak nie musicie być moimi subskrybentami, więc ten. Używam czegoś takiego jak YouTube Random Comer Picker znowu i zaraz sobie wylosujemy oczywiście zwycięzcę naszego rozdawania, a później wyjaśnię co i jak dla nowych, jeżeli jesteś tu nowy, więc bez zbędnego pierdzielona. O, Ola! Raz się nie udało, to może za drugim razem. Time of Frog, Island. Ciekawe co to jest za gierka, zaraz sobie też muszę cennik sprawdzić, żeby wiedzieć za ile będzie kolejna rozdawajka oczywiście. I to jest gra, która nie ma jej. A to dziwne. Ja prosiłem o to, żebyście sprawdzali, czy można kupić kod danej gry. No dobrze, ale czy to jest to? Czy ja mogę kupić Xbox Series, PC na Steam? Nie napisałaś na co chcesz. Olu, nie napisałeś na co chcesz na Xboxa, bo ja tu strasznie dużo widzę na Xboxa. Ale to no co, na komputer ci kupię w takim razie, no bo jak nie mam... piszcie mi proszę w komentarzach przy tym, na jaką w ogóle platformę wy chcecie, ale z tego co widzę to na Steama jest. I zaraz sobie zobaczę, czy ja mogę w ogóle go kupić. No dobrze, no gratulacje, tak, zwyciężyłaś. Ja sobie pokombinuję zaraz jak to... gdzie to kupić można. No i teraz tak. Ale jeszcze sobie możemy sprawdzić w sumie, co ty za gierkę tu sobie zażyczyłaś. Zobaczmy. Oczywiście wyłączymy pierwszy lepszy z brzegu. Jakaś strategia? No wygląda kiepsko jak dla mnie. Sorry za gusta. Nie no, taka chyba raczej przyjemna. Albo nieprzyjemna. I co tam tylko chodzi i nic nie robi w sumie. Można coś budować, coś tego? Czy nie? No nieważne. Gratulacje, Olu, wygrałaś tą grę. Ja sobie zaraz pokombinuję, jak ją kupić, więc w razie W skontaktuję się z tobą i wyślę ci jako prezent na Steamie, ale bardzo bym was prosił, informujcie, czy dowiadujcie się, czy tą grę, którą poprosicie, to czy można ją kupić klucz do tego, bo jeżeli nie, no to jak ja mam wam to wysłać. No i jeszcze piszcie mi proszę, czy chcecie na Steama, czy wolicie na Xboxa, czy coś w tym stylu, bo to też jest dla mnie ważne, bo jak nie będzie tegoś takiego, to ja kupuję to na komputer po prostu. No i teraz tak, dla nowych, jeżeli nie wiesz jak się zgłosić i jesteś nowy na moim kanale, no to oczywiście już ci pokazuję, a wystarczy bardzo prosto, czyli piszecie sobie to co chcecie, bla bla bla, dajecie na przykład, że chcecie Elden Ring na Steam, nie? I w nawiasie dajecie swój e-mail, na przykład cynku, @gmail.com. No i zamykacie nawias, ale usuwacie mi to @gmail.com. Przyjmuję maila tylko i wyłącznie z Gmaila i zaznaczacie coś takiego. Dlaczego tak kombinuję? Ponieważ YouTube usuwa moje komentarze, znaczy moje komentarze, usuwa komentarze wasze, więc no nie będzie ciężko. I jeszcze na końcu piszecie mi coś takiego, próba na przykład siódma, szósta, nieważne. Bo ja będę wiedział, że ta osoba próbujecie już po prostu x, któryś tam z rzędu i nie możecie niestety po prostu otrzymać tej gry już na przykład siódmy raz, to wtedy będzie specjałki i na specjałkach będę rozdawał do tych super pechowców, więc jak najbardziej. No i tak o, Olu, gratulacje raz jeszcze, wygrałaś grę, w ogóle jesteś pierwszą chyba dziewczyną, która wygrała u mnie na kanale, bardzo się cieszę, no bo to ten, mam nadzieję, że oczywiście zapraszacie swoich znajomych tutaj do mnie, nie zapomnijcie tego łapki w górę dać, jeżeli się zgłaszacie, no bo to zawsze jakieś tam, wiecie, procentowo mi tam wskakuje. No i w sumie tyle, nie? Dzięki wielkie za oglądanie. A właśnie, bo ten, z tego co spatrzyłem, to na jednej stronie mogłem go kupić i to jest gra za jakieś 80, max 100 zł, czyli kolejna rozdawajka będzie 3 lutego.
Więc jak najbardziej. A, jeszcze taka informacja. Akwarium się pojawi na moim kanale prawdopodobnie już w ten weekend filmik. O ile go zmontuję i jeszcze sobie nagram, ale woda nie jest jeszcze super klarowna, więc nie wygląda to tak epicko, jak powinno wyglądać. No i też nie zarosło, więc wiecie, no to jak żeby to zarosło, to ja bym potrzebował ze 2-3 miesięcy, ale już wstawię filmiki, jak założyłem, i co tydzień będą się pojawiać takie filmiki informujące was, co się zmieniło na moim, po prostu w moim akwarium, jak ono wygląda, jakie błędy popełniłem, czy coś w tym stylu, wszystko będę wyjaśniał, więc dzięki wielkie za oglądanie, dziękuję bardzo za słuchanie, mam nadzieję, że się zgłosić będą jeszcze więcej ludzi, zapraszajcie znajomych, bo to nie jest żaden skam, ludzie tu naprawdę wygrywają, w tym momencie kolejna osoba, Ola Nowa, wygrała, więc wydaje mi się, że zrozumie, że to nie jest żaden skam, więc dzięki wielkie, dziękuję bardzo jeszcze raz i do następnego.